Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa, a ze mną tutaj jest człowiek, który napisał nową, świeżą książkę. Debiut, można by było powiedzieć, literacki, jeżeli chodzi o taki rodzaj książki. Witamy Pana Bartłomieja Dejnegę. No i witam Cię, Bartku. Witam wszystkich serdecznie. Jeżeli możemy, to może słuchaczom od razu zapowiemy, że będę do Ciebie się wyrażał w sposobie raczej jak na ty, bo no nie jest to pierwszy raz, jak się widzimy i słyszymy. Często razem ze sobą rozmawiamy na różnego rodzaju eventach czy świętach rodzimowierczych, więc no, miałem tą przyjemność, mam w dalszym ciągu przyjemność z Tobą przeprowadzać różnego rodzaju konwersacje, więc będę mówił do Ciebie na ty. Bartku, na samym początku bardzo bym Cię prosił, jakbyś mógł się przedstawić, bo nie wszyscy znają Cię tak dobrze jak ja. No i troszeczkę opowiedzieć o sobie, kim w ogóle jesteś i dlaczego książka. No więc książka, tematyka książki krąży wokół tematyki rodzimowierczej. Jestem założycielem, współzałożycielem Gromady Rodzimowierczej Białorza. Działamy już od kilku lat, więc jakby książka jest przedłużeniem tego typu tożsamości i zainteresowań. No cóż jeszcze od siebie mogę powiedzieć, tak tytułem wstępu. Studiowałem fizykę, jestem z wykształcenia fizykiem, aczkolwiek w zawodzie nie pracuję. Informatyk, tak się po prostu losy potoczyły. I cóż mogę jeszcze powiedzieć, no, osoba ciekawa świata, różnych jego aspektów, członek Mensy i osoba o różnych szerokich zainteresowaniach. No tyle, powiedzmy. Skromność przez Ciebie przebija. Jesteś człowiekiem, no nie tylko i wyłącznie fizykiem, bo to nie określa człowieka, kim on jest, ale człowiekiem, który bardzo dużo włożył do rodzimowierstwa, bo rozmowy z Tobą na wiecach czy na świętach dają bardzo dużo do myślenia różnym ludziom, więc tutaj też trzeba Ciebie pochwalić za sporą wiedzę, jaką posiadasz na temat nie tylko i wyłącznie współczesnego rodzimowierstwa, ale kultury, sztuki oraz szczególnie wierzeń naszych przodków, prawda? No, dziękuję w sumie za rozwinięcie tego wstępu. No, dobrze, że nie ja to musiałem mówić, tak naprawdę. Nie lubię mówić za bardzo o sobie. Natomiast staram się pogłębiać tę wiedzę. Generalnie zainteresowała mnie to już jakiś czas temu. Tutaj nie mówię stricte o wejściu na ścieżkę rodzimowierczą, tylko jakby w obrębie tej ścieżki zainteresowanie się jakby dojściem do głębszej warstwy tej spuścizny duchowej, którą przodkowie nam pozostawili. No więc tak to się mniej więcej zaczęło, że poskładało się tak pewne okoliczności, że na początku zainspirowałem się pewnymi różnymi dyskusjami wewnątrz środowiskowymi na temat mitologii, no i zacząłem ją spisywać na własne potrzeby, do momentu, kiedy się to rozrosło na tyle, że pojawił się pomysł, żeby to po prostu opublikować. Że zostało to opublikowane. Mam nadzieję, że dużo ludzi sięgnie po tą publikację, bo wydaje mi się ona bardzo wartościowa dla wielu ludzi, szczególnie tych poszukujących, którzy gdzieś tam w swojej drodze życia porzucili swoje, ja bym to nazwał, rodzime wierzenia, czyli tych, których się żeśmy wychowali. No a natura nie lubi pustki, więc dobrze by było czymś ją zapełnić. Ich szukają. Ale pytanie do Ciebie, jak długo działasz w ogóle w rodzimowierstwie, a czy wcześniej było coś związanego z spuścizną naszych przodków? Jak tak sobie policzę, no to będzie kwestia kilku, może 6, 7, 8 lat na tą chwilę. Także 2015 rok, 2016 zainteresowaliśmy się tym z żoną. No akurat tak się złożyło, że nasze umysły działają podobnie i po prostu w chwili, kiedy odkryliśmy to, no to zaczęło to rezonować z nami obojgiem. No i tak się to powoli zaczęło i ja też mogę stwierdzić, że tak jak mówiłem wcześniej, interesują mnie różne generalnie przejawy tak, różnej ludzkiej myśli. I jedną z tych aspektów jest po prostu duchowość, czy spuścizna duchowa generalnie ludzi. I poszukując w obrębie różnych systemów, czy tego, co różne religie, czy różne powiedzmy spojrzenia na duchowość mają do zaoferowania, no, dopiero tam, gdzie odkryłem, no tutaj są de facto rodzime wierzenia, dopiero tam poczułem się jak u siebie, no i tam postanowiłem zostać na dłużej. To taka kwestia, no, że coś zawsze człowieka ciągnie do tego, coś się okazuje, że wszyscy we krwi mamy coś takiego, co pcha nas w jednym określonym kierunku i można to nazwać jakimś takim instynktem sakrum, który właśnie pociąga nas do określonego rodzaju działalności. No więc tak bym to opisał. Jesteś człowiekiem dość dobrze oczytanym w różnego rodzaju źródłach historycznych oraz interpretacji tych źródeł, więc no, najprawdopodobniej dużą część czytelników, która już interesuje się rodzimowierstwem słowiańskim jako przejawem właśnie spuścizny naszych przodków, zainteresuje to, czy i jakich źródeł używałeś do opracowania tej książki. Czy możesz nam o tym opowiedzieć? Przede wszystkim tych źródeł jest więcej niż się na pierwszy rzut oka ludziom wydaje. To znaczy mamy różnego rodzaju zapiski poczynione przez etnografów pod koniec XIX, na początku XX wieku i baza tutaj jest naprawdę duża i mam spore nieodparte wrażenie, że daleka jest od tego, żeby w pełni, znaczy nie została jeszcze w pełni przez naukowców przerobiona i w zasadzie nawet daleko się od tego znajdują. To jest jakby jedna rzecz, tak? To jest jeden filar, takie, to wszystko, co nam pozostawili etnografowie, rozmawiając z żywymi ludźmi, notując ich wierzenia, kiedy miało to miejsce 150-100 lat temu, kiedy jeszcze nie pojawiła się kultura masowa i duża część, jeżeli nawet nie większość tego, co ludzie mieli, o czym ludzie rozmawiali pod strzechami swoich chat, miało antyczne korzenie sięgające dawnych czasów. I jesteśmy w stanie się temu przyjrzeć, wydobyć, przeanalizować, wyciągnąć pewne wnioski. Natomiast samo w sobie to mało. Dalej mamy oczywiście średniowieczne kroniki, gdzie kronikarze tysiąc, kilkaset lat temu odnotowywali różnego rodzaju wierzenia, praktyki współczesne. Praktykowane przez ówczesnych ludzi. No i łącząc to razem z tym pierwszym filarem, jaką jest wiedza płynąca z folkloru, jesteśmy w stanie kawałek po kawałku poskładać z tego całkiem przekonujący obraz. No i trzecia rzecz, no to w zasadzie wiemy, że Słowianie nie są ludem, który egzystował w próżni. Są ludem indoeuropejskim, no to więc jesteśmy w stanie doszukiwać się pewnych podobieństw pomiędzy indoeuropejskimi systemami wierzeń, które służą nam jako takim, powiedzmy, już takie rozstrzygnięcie no, w chwili, kiedy pewne wątki są na tyle zatarte, że nie znajdujemy satysfakcjonującej odpowiedzi zarówno w folklorze, jak i w kronikach. Pewne światło dodatkowe rzuca na właśnie komparatystykę. Głównie indoeuropejska, aczkolwiek okazuje się, że nie tylko. Bardzo fajnie właśnie, że na samym końcu to zostawiłeś, bo ja też jestem niesamowicie zafascynowany tym, że w teraźniejszości mamy możliwość prześledzenia tego mitu, skąd on się wywodzi dokładnie, czyli takie źródło kultury, a szczególnie jeżeli chodzi o wierzenia, bo no, nie ma jakiegokolwiek plemiona, narodowości, którego kultura nie pochodzi od wierzeń. Wierzenia jest podstawą jakiejkolwiek kultury i to jest właśnie to źródło powstania kultury narodowej, plemiennej bądź danego regionu. Ja właśnie w tej chwili zauważyłem, że zapomnieliśmy wspomnieć o najważniejszej rzeczy, o tytule twojej książki. I to jest zadziwiające. ale już w tej chwili to powiemy, ponieważ książka jest o tytule Prawieści mity Słowian. To jest bardzo ważne, żeby poznać ten tytuł, bo właśnie ona o tym będzie prawiła. Ale przed tym wszystkim, jak zaczniemy troszeczkę bardziej o niej opowiadać, to ja bym Ciebie prosił o pewnego rodzaju definicję, która będzie bardzo pomocna przy czytaniu tej książki. Czym jest mit? No, czym jest mit? Mit jest alegoryczną opowieścią, która zawiera w sobie prawdę na temat natury świata, na temat duchowości. Jest pewnym takim zebraniem najważniejszych życiowych doświadczeń z poprzednich pokoleń i jest to zebrane i podane w takiej formie, w jakiej człowiek najchętniej i najskuteczniej przyjmuje wiedzę, czyli w formie opowieści. Fabularyzowanej opowieści, która niesie ze sobą pewne pradawne prawdy. I nawet takie, które mimo swojego długiego czasu istnienia, mówimy tutaj o setkach czy nawet tysiącach lat, mogą być dla nas aktualne także i dzisiaj. Tak? Znaczy, że zmienia się świat wokół nas, natomiast pewne prawdy na temat tego, co znaczy być człowiekiem i w jaki sposób swoje życie prowadzić, do czego dążyć, co nas wypełnia, co nas zachwyca, interesuje, w jaki sposób odbieramy swoje miejsce na świecie. Według mnie w dużej mierze to się nie zmieniło od dawien dawna. Dlatego także te mity, jeżeli odpowiednio je odczytamy, odpowiednio do nich podejdziemy, mogą być także aktualne i dzisiaj. No tak, w dalszym ciągu jesteśmy tymi samymi osobami, co nawet 1000 lat temu przecież Polacy w tej chwili, jeżeli chodzi o samą narodowość, ale nie tylko, bo słowiańskie narody nie tylko i wyłącznie w Polsce były, ale i na południe, i na wschód, no i częściowo też na zachód, bo Łużyce w Niemcach w dalszym ciągu są troszkę przesycone tą słowiańszczyzną, co słychać w lokalnych, chociażby gwarach, znam je. Ale powiedz mi jedną rzecz, czy da się w jakikolwiek sposób podzielić mit, czyli jedną taką opowieść, na jakieś ustrukturyzowane części? Z czego on się składa? No, ja bym się tutaj w taką dość daleko idącą systematykę nie zapędzał, żeby dzielić mit na części, że raczej bym powiedział, czym każdy mit jest. Każdy mit opowiada pewną pojedynczą historię, która dzieje się w praczasie. Czyli mity są zawsze pewnego rodzaju precedensami, od których rozpoczyna się pewna cecha ludzi, otaczającego świata, w ogóle rzeczywistości czy bogów, jako takie stanowią początek. Więc mity są początkiem, są takim oczywiście. Nie mamy tutaj na myśli pewnego chronologicznego początku, tylko bardziej początek z przyczyny czegoś. Są takim początkiem, w jaki sposób ludzie starają się zrozumieć, że coś z czegoś wynika. Tak? Coś wynika z czegoś, co zaszło jakiś czas temu w mitycznym czasie. Więc każdy mit, jeżeli już tutaj mówimy o warstwie tej sfabularyzowanej opowieści, która według mnie nawet nie jest najistotniejsza tutaj, tylko to jest jakby taka wierzchnia warstwa, pod którą siedzi coś jeszcze głębszego, właśnie ma tą strukturę, że jest to jednostkowe zdarzenie, które dzieje się w praczasie i od chwili jego zaistnienia świat czy jakieś jego elementy zyskują takie, a nie inne właściwości. Więc tak bym to określił. Obydwoje wspomnieliśmy tutaj o takiej rzeczy, że mity są kulturotwórcze. I mam takie pytanie do Ciebie, czy według Ciebie jakikolwiek mit wzięty gdzieś z różnego rodzaju kultury na całym świecie ma jakąś jeszcze inne zadanie kulturowe, nie tylko i wyłącznie kulturowe. Jakie zadanie oprócz właśnie tej tworzenia kultury, warstwy kulturotwórczej może mieć mit w danej kulturze? Znaczy, no przede wszystkim mity są powieściami natury duchowej, tak? Czyli mówimy tutaj o kulturze, czyli może doprecyzujmy, czy nam chodzi po prostu o kulturę na zasadzie działalności, wszelkich przejawów ludzkiej działalności, powiedzmy, instytucji czy sposobu organizacji społeczeństwa, czy mówimy bardziej tutaj o właśnie takich odpowiedziach bardziej natury duchowej, tak? Że odpowiadają na pewien obecny w każdym człowieku instynkt sakrum, tak? O czym tutaj jakby... Tu masz na myśli dokładnie. Mamy takie coś w kulturze, mi się wydaje słowiańskiej, ale prawdopodobnie też występuje w innych kulturach, że nie lubimy marnowania jedzenia. Jak kromka spadnie na ziemię, to przecież jeszcze w XX wieku na wsi podnoszono tą kromkę z czcią niesamowitą. Niektórzy nawet ucałowywali, przepraszając, że w ogóle to jedzenie na ziemi wylądowało, prawda? Okej. Czyli chodzi Ci konkretnie o coś, co można by nazwać pewnym systemem wartości, tak? Że mity przekazują wartość. Na przykład od razu mi się przypomina pewna taka przypowieść z folkloru, gdzie było powiedziane tak, że w dawno w zamierzchłych czasach ludzie nie szanowali starszych osób, aż nastąpiło pewne mityczne wydarzenie, od którego okazało się, że starsze osoby dysponują wiedzą, więc należy je szanować. Więc tego typu przykłady, tak, w mitologii też znajdujemy i no, ten element jest oczywiście jak najbardziej istotny, tak? Czyli mity starają się przekazać pewne systemy wartości, budują pewną moralność albo przestrzegają przed wręcz konsekwencjami pewnych zachowań albo zaniedbań, jakie można napotkać w życiu. I oczywiście forma, w jakiej to robią dawne mity słowiańskie, będzie oczywiście archaiczna, dlatego że była ona adekwatna do dawnych realiów, które przeminęły. Natomiast jeżeli my będziemy w stanie jakby przez tą formę przejrzeć i będziemy w stanie jakby przetłumaczyć sobie, że znaczy odrzucić to, co różni nas w dzisiejszym świecie od tego, co różniło człowieka jakiś czas temu, i to będziemy w stanie dojrzeć to, co nas łączy, to, co jest takie samo, to, co jest ponadczasowe i niezmienne, pewne zasady, które naszym życiem rządzą. Więc to można by powiedzieć, że to chodzi właśnie o ten system wartości. No dobrze, ale wyobraź sobie taką na przykład sytuację, że przecież w każdej kulturze, nieważne gdzie ona występuje, istnieją te mity. I pytanie brzmi, skąd my w ogóle wiemy, że dany mit, który jest analizowany przez Ciebie, jest na przykład mitem stricte słowiańskim, a nie na przykład pochodzący z głębi Grenlandii, od ludu Inuitów. Jak to można zbadać? No, w chwili, kiedy mamy te opowieści, te mity pojawiające się w folklorze, gdzie jakby no, pochodzą od ludu słowiańskiego, no to z dużą dozą podejrzeń możemy stwierdzić, że to faktycznie jest mit słowiański. Oczywiście nie jest to takie proste, dlatego że mity są wymieniane między ludami. Mogą przechodzić po prostu, jedne mogą być późniejsze, drugie mogą być wcześniejsze. I no, trzeba się zdecydować na jakieś podejście, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dobra, ale co to znaczy, że mit jest słowiański, tak? No i wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, dlatego że spotkałem się już z wieloma różnymi szkołami. Ja tutaj odpowiadam sobie na to pytanie w taki sposób. Jeżeli dana opowieść mityczna, dany wątek mityczny jest wytworem danego etnosu, danego ludu, w tym przypadku słowiańskiego, nie ma pochodzenia chrześcijańskiego i jego wiek mniej więcej jest zbliżony lub nawet poprzedzający te kilka tysięcy lat, czyli czyli czas, który minął od etnogenezy Słowian, no to uznaję to za mit słowiański. Tutaj mamy czasem do czynienia z takimi opowieściami, co do których możemy podejrzewać, że na przykład są starsze, pochodzą z jeszcze starszych, bardziej odległych czasów niż sam słowiański etnos, tak? Natomiast jeżeli mamy coś starszego, czyli ewidentnie coś, co było zapożyczone od ludów poprzedzających Słowian, ale wiele wskazuje na to, że Słowianie na przykład znali ten mit na każdym etapie swojej etnogenezy, no to pojawia się pytanie, no to jest mit słowiański, czy to jest mit zapożyczony, tak? Mit starszy od Słowian, którego Słowianie znali na każdym swoim etapie istnienia. No, dla mnie to jest na przykład mit słowiański. No więc, a co do, znaczy, więc to jest jakby przykład przypadku spornego. Natomiast no, w innych takich bardziej oczywistych przypadkach, no, jeżeli coś jest zanotowane na terenach słowiańskich, nie pojawiają się tutaj jakiekolwiek podejrzenia, że żadne poszlaki, które wskazują, że ten mit jest zapożyczony albo współczesny, albo jest to współczesne, albo ma pochodzenie, powiedzmy, ma pochodzenie chrześcijańskie lub no, wywodzi się z jakichś innych odłamów chrześcijaństwa, no to w zasadzie z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że to jest mit po prostu słowiański. Bardzo duża ilość naukowców, wydaje mi się, że chyba wszyscy, którzy badają w jakikolwiek sposób słowiańszczyznę, czy to etnografowie, czy archeolodzy, czy historycy, mówią o tym, że Słowianie byli ludem niepiśmiennym, bo no, po prostu nie ma zabytków piśmienniczych stricte słowiańskich, a jednak te mity krążyły po całej słowiańszczyźnie. No i teraz powiedz mi, bo one tak jak przy zabawie w głuchy telefon zmieniają się jednak, jak przechodzą z ust do ust. Czy w taki sposób oprawione mity można wyłonić z nich pewnego rodzaju rdzeń, który jest taką podstawą wierzeń słowiańskich na całej słowiańszczyźnie? No to jest dość obszerne pytanie i można tutaj sobie podywagować na wiele różnych podwątków. To, co mi się od razu rzuca w oczy, to jest paralela do Celtów, gdzie skądinąd wiemy tam z czasów rzymskich, że druidzi bardzo przestrzegali tego, że mimo, że lud znał pismo, to starał się, aby wszystkie święte opowieści były zapamiętywane, nie spisywane i przekazywane w niezmienionej formie swoim uczniom. Więc widzimy, że mogło tak być, że przykładano wręcz religijną wagę do tego, aby opowieści nie uległy zmianie. Oczywiście w chwili, kiedy nastąpiła chrystianizacja, to tego typu restrykcje zostały na pewno poluzowane. Natomiast jeżeli w XIX-XX wieku jesteśmy w stanie w różnych odległych rejonach słowiańszczyzny odnotować bardzo podobne treści, no to raczej nie wynikają one z tego, że ci ludzie w dawnych czasach podróżowali na duże odległości i nie wiem, ludzie z Bałkanów odwiedzali ludzi na Rusi i wymieniali się w ten sposób różnego rodzaju powieściami. Raczej przekonuje nas to, że mity wbrew pozorom są dość trwałe i oczywiście ulegają pewnemu zatarciu, z czasem ich treść się rozmywa. Natomiast łącząc tego typu wszystkie wątki, które są oddalone w różnych miejscach, a więc jeżeli są oddalone w różnych miejscach, to zapewne są też oddalone w czasie. Jesteśmy w stanie jakby spojrzeć na to, na ile one są do siebie podobne. No i to podobieństwo przekonuje nas do tego, że po prostu mit jest w dużej mierze trwały. Myślę, że nad szczegółami można dyskutować, natomiast jak się właśnie ogląda podania, tak, czy jakieś tego typu wierzenia zanotowane w miejscach, które są odległe tysiące kilometrów i ci ludzie mówią praktycznie to samo w pewnych przypadkach, no to w zasadzie ja się czuję przekonany. No to pobawmy się troszeczkę w te takie podobieństwa, bo mnie bardzo to ciekawi osobiście. Archetypy. Powiedz mi, jakie archetypy można spotkać w mitach, które są najbardziej, nie powiedziałbym tutaj popularne, powiedziałbym najczęściej występujące, ponieważ według mnie, jeżeli jakiś archetyp występuje bardzo często, to jest najbardziej poważany i najbardziej wkłada się w tą kulturę słowiańską. Co tam widać, powiedz mi? Szymonie, bo to pytanie już z góry zakłada sposób myślenia o mitach. I sposób oparty o archetypy, czyli jak rozumiem, chodzi Ci o to, że mamy pewne postawy, które pojawiają się w jednym, w drugim, w trzecim micie, są do siebie podobne. Ja w ten sposób do tego może nie do końca podchodzę. Raczej patrzę na to, czy dana treść opowieści jest zgodna lub nie. No bo archetypy z kolei, nie wiem, idąc tutaj za Jungiem, tak, mamy archetyp ojca, archetyp matki i innego tego typu pojęcia, no są powszechne i podejrzewam, że wszędzie takie samo i to niezależnie od tego, o jakim etnosie mówimy, one wynikają z tego, że ludzkie życie jest w jakiejś tam mierze identyczne na każdym obszarze globu. Więc to jest przerwę na chwileczkę, a powiedz mi, czy pojawia się archetyp złej teściowej? No jakby być może dobrze poszukać, to się pojawi. Natomiast nie każda opowieść z folkloru ma w sobie jakiś potencjał do tego, żeby doszukiwać się w nim mitu. Znaczy z punktu widzenia oczywiście naszych współczesnych badań, tak? Bo żebyśmy my mogli wykonać jakąś tutaj nad tym pracę i wydobyć ten mit z otchłani tam tych dawnych opowieści, no to muszą być pewne cechy charakterystyczne, żeby faktycznie można było powiedzieć, porównać to z czymś, żeby można było stwierdzić, że to nie jest jakaś jednostkowa opowieść, która występuje, nie wiem, tylko w danym miejscu, bo tak akurat tak się złożyło, że ludzie w danym miejscu sobie ją opowiadają. Z drugiej strony też nie może być zbyt szeroka, bo jeżeli jest zbyt szeroka, no to tego typu opowieści no, ludzie tworzą non-stop, nawet we współczesnej popkulturze tego typu archetypy ojca, matki, teściowej, czy zachowanie, nie wiem, synów względem rodziców, czy dzieci względem rodziców. Tego typu, co jak rozumiem, ty masz na myśli jako archetyp, jest odmieniane przez wszystkie przypadki we współczesnej popkulturze, więc także i w dawnej, więc to jest coś, co jakby co chwilę ludzie tutaj do tych źródeł jakby nawiązują i niekoniecznie musi to mieć jakikolwiek związek z mitami religii przedchrześcijańskiej. Dlatego to jest zbyt daleko idąca kategoria, żeby była użyteczna jak dla mnie. Aczkolwiek jeżeli po prostu znajdziesz jakiś konkretny przypadek, no to można się pochylić nad konkretnym przypadkiem. Natomiast moja ogólna odpowiedź byłaby właśnie taka, tak? Tego typu archetypy są zbyt powszechne, niekoniecznie muszą być wyrazem sakrum danego ludu i cały czas ulegają zmianie, dlatego że jest to chyba najbardziej żywotny aspekt ludzkiego życia. Tak? Każda osoba, która sięgnie po Twoją publikację, zapewne w bibliografii znajdzie bardzo dużo bardzo wartościowych książek. I co polecam osobiście, bo wątpię, żebyś polegał na różnego rodzaju pisarzach, którzy wyciągają wnioski z pępka. Tak bym to chociażby nazwał. Jednakże prosiłbym Ciebie o wytyczenie chociażby takich autorów, których naprawdę trzeba byłoby się strzec jak ognia, żeby nie popaść w środowisku w coś takiego, co się nazywa turbosłowianizm. Czy możesz nam takich autorów przytoczyć? No nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. To generalnie jest tak, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, a ma po prostu chęć na to, żeby dokonywać samodzielnych poszukiwań, to recepta jest taka. Zaczynamy od książek naukowych, patrzymy, co w nich jest i na tej podstawie wyrabiamy sobie opinie na temat tego, jak z grubsza wygląda obecny stan wiedzy, jakie znamy źródła i dopiero wtedy, jakby przyglądając się tym publikacjom naukowym, możemy po prostu, przyglądając się jej odpowiedniej liczbie, w chwili, kiedy wpada nam do ręki nowa książka, która na przykład twierdzi, że nie wiem, że jest cudowna wzmianka na temat Welesa, co do którego wiadomo, że nie wiem, że chodził w chmurach albo po prostu ma pałac zbudowany w niebiosach i że to jest przekazane z dawnych przedchrześcijańskich czasów, no to kiedy mamy tak mocne twierdzenie, a wszystkie inne poprzednie naukowe książki w ogóle się na ten temat nie zająknęły, no to podejrzewamy, że coś tutaj jest nie tak. Tak? Tamci autorzy oczywiście wiedzieliby na ten temat, kiedy daną rzecz opisują. Inna sprawa jest taka, że przy pisaniu mitologii ja w dużej mierze, nawet jeżeli bazuję na autorach naukowych, to o wiele rzadziej sięgam do ich opinii, a zdecydowanie sięgam do cytowanych przez nich źródeł. I w chwili, kiedy, no bo książka naukowa związana z opisem wierzeń Słowian, zawsze to jest po prostu wzajemna plątanina się cytatów źródłowych zanotowanych przez etnografów i wniosków danego autora. Więc bazując na danych cytatach, kiedy znajdujemy je w książce naukowej, to wiemy, że one są no, prawdziwe, tak? Że to faktycznie nie jest jakieś współczesne zmyślenie, tylko faktycznie, że etnografowie zanotowali takie i takie wierzenie na tym i tym terenie, albo kronika taka i taka mówi to i to. I no, to jest jakby no, najważniejszy drogowskaz. Jeżeli znajdujemy coś, co jest nowym de facto źródłem, tak, czy wydaje się przynajmniej nowym dla nas, no to w tym momencie no, trzeba rozpatrzeć to na tle tego, co żeśmy się dowiedzieli do tej pory. No, nie ma innego podejścia tak naprawdę. Więc... No dobra, no to zadam Ci takie krótkie, ale bardzo trudne pytanie, szczerze mówiąc, bo jakbyś spotkał na przykład taką nową osobę, tak zwanego świeżaka, który chce się czegokolwiek dowiedzieć o spuściźnie swoich własnych przodków, to oprócz Twojej książki podaj mi jeden tylko i wyłącznie tytuł, którą książkę powinien zakupić, oprócz oczywiście Twojej. Szyjewski, Andrzej Szyjewski, Religia Słowian. I to jest najlepszy punkt wejścia. Nie chcę przez to powiedzieć, że książka jest bezbłędna, tak? Bo generalnie książka bazuje też na pewnym stanie wiedzy sprzed lat. Natomiast są pewne artykuły, które polemizują z pewnymi aspektami. Natomiast w mojej ocenie 90% treści tej książki jest dalej aktualna. Mocno naszpikowana źródłami, a wnioski autora są takie, że no, ja przykładając do tego swoją logikę, zgadzam się z nim w dużym stopniu. Więc jest to punkt wyjścia, tak? Andrzej Szyjewski, Religia Słowian. No a po Andrzeju Szyjewskim Bartłomiej Dejnega, więc no, wiecie, moja książka to też nie jest książka stricte naukowa, no bo w chwili, kiedy stawiamy sobie za cel opisanie sfabularyzowanej mitologii, no to nie jest domena czysto naukowa i po prostu z samej definicji. Ja mogę, mając na celu spisanie sfabularyzowanych mitów, oczywiście jakby zanurzać się w twardych naukowych publikacjach, na ile to jest możliwe. Natomiast do pewnego stopnia w pewnym momencie musimy się rozstać i to z powodów, wydaje mi się, bardziej prozaicznych niż się może słuchaczom wydawać. No bo chodzi mniej więcej o to, że nauka zawsze opisuje stan religii, no, po prostu opisuje to, co wierzyli ludzie. Natomiast są pewne mity z folkloru, które wzajemnie sobie przeczą, tak? Że, no nie wiem, przykładem będą powiedzmy wierzenia dotyczące, wyjaśniające powstawanie faz księżyca. W jednym rejonie słowiańszczyzny tłumaczono to tak, w innym rejonie tłumaczono to tak, a w jeszcze innym tłumaczono to inaczej. I celem nauki jest opisanie tego stanu, tak? Jest powiedzenie, jak te wierzenia się kształtowały. Natomiast pisząc mitologię, jeżeli chcemy, żeby to była w miarę spójna opowieść, no to musimy się na którą wersję zdecydować. Jakoś musimy to poukładać i zinterpretować. Więc no, mitologia to jest zawsze, czy sfabularyzowana mitologia, to jest de facto nałożenie tej warstwy interpretacyjnej na naukowe dane, naukowe publikacje, jakie mamy dostępne. Wracając znowu do Twojej książki, takie pytanie, które prawdopodobnie będzie wielu osób ciekawiło, czyli co możemy spodziewać się ciekawego w Twojej książce i dla mnie osobiście jedno z ważniejszych pytań, dla kogo w ogóle pisałeś tą książkę? Czy to jest młodzież, dzieci, czy może ludzie starsi? Jak to wygląda? To jest pisane do dorosłych. Oczywiście można to też przeczytać dzieciom, natomiast zdecydowanie moim celem nie było napisane takiej lekkiej mitologii, którą można by zacytować w ramach rozrywki młodzieży czy młodym ludziom. Pisząc to raczej miałem na myśli cały bagaż inspiracji, jaki współczesnej kulturze zafundowała mitologia grecka, która de facto jest adresowana do ludzi dorosłych, do tych, którzy najaktywniej w kulturze czy społeczeństwie uczestniczą. I w chwili, kiedy uświadomimy sobie, że tak dużo od kilkuset lat jest jakby, tak dużo od kilkuset lat jest wpływ tej dawnej kilkutysięcznej mitologii, no to pojawia się pytanie, no dobra, fajnie, mity greckie rozumiemy, znamy, no natomiast na mitologii greckiej świat wierzeń przedchrześcijańskich się nie skończył. No w szczególności zadajemy sobie pytanie, dobrze, a co z dziedzictwem naszych przodków i naszego ludu, tak? No więc to miałem w głowie, żeby z tych dawnych opowieści wydobyć to, co może się stać takim źródłem inspiracji do różnego rodzaju, powiedzmy, innej aktywności, czy tam rodzimowieczej, czy kulturowej, tak? Więc tyle. Ja miałem się Ciebie właśnie w tej chwili spytać, ale wiedząc o tym, o Twojej skromności, to może ja Ciebie troszeczkę tutaj zareklamuję. Miałem się spytać dokładnie, dlaczego warto kupić Twoją książkę. I proszę Państwa, może moja wypowiedź skłoni Was troszeczkę do tego, żeby poszukać jej gdzieś w internecie, bo Bartek jest naprawdę człowiekiem bardzo oczytanym. Jeżeli już coś mówi, to nie są słowa rzucane na wiatr, a szczególnie zapisując na kartach papieru, które mimo wszystko przyjmują wszystko, ale to, co on tam napisał, jest naprawdę fenomenalną rzeczą i bardzo dużej gronie osób pozwoli poznać tą słowiańszczyznę w sposób troszeczkę odmienny niż na internecie i w mass mediach jest pokazane, czyli w sposób o wiele bardziej ciekawy, jak dla mnie. A do Ciebie mam pytanie, gdzie można w ogóle Twoją książkę kupić? Niech ludzie się dowiedzą, bo to będzie najprawdopodobniej wielki strzał w dziesiątkę. No, wersję papierową wydaje Słowiański Sklep, więc najłatwiej wpisać moje imię i nazwisko plus tytuł książki Bartłomiej Dejnega Prawieści, ewentualnie dopisek Słowiański Sklep. Google poprowadzi Was dalej. Natomiast spodziewamy się jeszcze w najbliższym czasie audiobooka oraz e-booka, który będzie już dostępny w innym kanale dystrybucji. No ale to jeszcze przed nami. Ja tutaj też wszystkich powiadomię o tym, że linki do Twojej książki na Słowiańskim Sklepie będą zamieszczone pod tym filmem, więc jeżeli ktoś będzie chciał na biegu sobie to znaleźć, no to pod tym filmem link będzie raz, dwa, trzy. A powiedz mi, czy planujesz jakieś spotkania autorskie z przyszłymi czytelnikami, czy planujesz jakieś wykłady na żywo dotyczące właśnie tych spotkań w ramach wydawania Twojej książki? Jeśli będę miał tutaj jakieś konkretne propozycje i możliwości logistyczne, żeby takie coś zorganizować, to tak. Tak, natomiast jeszcze na tę chwilę żadnych konkretniejszych informacji nie mogę podać. Z niecierpliwością na informacje na temat tego, gdzie będziesz wykładał i gdzie będzie można Cię spotkać na żywo i jednocześnie dostać też autograf do książki, bo już widelec w przyszłości będzie to książka bardzo, bardzo ważna i warta. No i proszę Państwa, zakończyła się nasza rozmowa, troszkę to trwało, a więc nie będziemy przedłużać. Ja Ci, Bartku, bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę. Mam nadzieję, że też tak dobrze się bawiłeś przy tej rozmowie jak ja. A ja zachęcam wszystkich nie tylko i wyłącznie do tego, żeby jeszcze raz chociażby wysłuchać, jeżeli nie dotarły do Was te informacje, to także właśnie do zakupu książki, a jednocześnie też subskrypcji kanału Słowiańskiej Agencji Prasowej. Oraz jeżeli macie jakiekolwiek pytania do nas, do redaktorów ISAP-u, jak i może do Bartka, to piszcie pod tym wywiadem swoje pytania, a my będziemy tutaj odpowiadać na bieżąco, najszybciej, jak się tylko i wyłącznie da. Bartku, ja Ci bardzo jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas. No i mam nadzieję, że Państwo też, nasi słuchacze, są zadowoleni z tego, co im przekazałeś.